Człowiek legenda, człowiek tysiąca twarzy, ale każda była niezmiennie dobra i pogodna. Niewątpliwie współtwórca telewizji Suwałki. Był w niej od pierwszych dni jej istnienia do końca swojej aktywności zawodowej, choć nie mamy wątpliwości, że i później, nie raz, nie dwa, wracał do nas myślą czy wspomnieniem. 17 maja w wieku 71 lat na zawsze pożegnał nas Edward Marian Janus. Urodził się 15 sierpnia 1951 roku w Giżycku. Tam spędził dzieciństwo. Potem trafił do Suwałk. Edek był z wykształcenia nauczycielem. Kończył liceum pedagogiczne i jak z nim się współpracowało, to na oświacie i motoryzacji najlepiej się znał. Ciężko było go przekonać niekiedy do swoich racji, jeżeli chodzi o oświatę. No i doskonale się czuł w otoczeniu uczniów, młodzieży i nauczycieli. No pamiętam, że jego zaangażowanie w różne przedsięwzięcia typu dobroczynnego, jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czy też różne konkursy, których zadanie jest objawienie różnych talentów artystycznych. Edek bardzo dobrze w tym się czuł. Lubił się popisywać, lubił występować, śpiewać. Chciał być zawsze duszą towarzystwa, sypał dowcipami. Spełnił już pod koniec kariery zawodowej wielkie marzenie. Pojechał do Warszawy, wziął udział w programie Szansa na sukces. Był z tego bardzo dumny. Zresztą my też, bo całkiem dobrze wypadł w tym programie. Ciężko go było nie lubić. No każdy, kto z nich przez chwilę przynajmniej dłuższą i poznał Edwarda, zobaczył, że to nie jest jakiś komik, tylko naprawdę fajny, uczynny facet, no ciężko go było nie lubić. Poznałem go, kiedy zaczynałem pracę dziennikarską. Edek był policjantem. Pracowałem wtedy w Kurierze Porannym i Krajobrazach. Pojechałem z policjantami na nocny patrol po mieście. Edek był w tym patrolu, bardzo się starał, ale no, nic wtedy takiego specjalnego się nie działo. Na początku dziennikarskiej drogi podjął współpracę z lokalną rozgłośnią radiową. O, nie do podrobienia facet. Ja takie miałem wrażenie, wstawałem o 6 rano, a Edward już wiedział wszystko, co się w mieście wydarzyło, co się wydarzy w najbliższym czasie, nie wiem. Odnosiłem wrażenie, że on wcale nie spał. Człowiek bardzo pogodny, taki przyjacielski w stosunku do każdego, on łatwo nawiązywał kontakty. No i takich dziennikarzy, szczerze mówiąc, już się nie ma chyba. Bo wystarczyło rzucić hasło, krótkie hasło, a Edward potrafił na ten temat mówić, nie wiem, kilkanaście, kilkadziesiąt nawet minut. Taki człowiek orkiestra, których no nawet i w centralnej gdzieś tam telewizji pewnie brakuje. Wielka strata, kończy się pewna epoka. No szkoda. Ciężko jest Edwarda podrobić. O ile innych dziennikarzy da się, bo to jest jakaś tam sztampa, jakiś schemat, to tutaj no facet kompletnie nieprzewidywalny, nawet niekiedy, ale z przyjemnością się Edwarda słuchało. Zresztą dowodem były liczne telefony na przykład do radia po audycjach Edwarda i takie zaufanie ze strony słuchaczy, że koniecznie chcę rozmawiać z Edwardem, bo chyba mam takie przekonanie, że on to zrobi, że on to załatwi. Po prostu ludzie Edwardowi ufali, miał to coś w sobie. Na przestrzeni kolejnych lat był okresowo związany też z lokalnymi redakcjami prasowymi, m.in. Krajobrazami, Naszymi Krajobrazami, Kurierem Suwalskim. Na przełomie 1998 i 99 roku powstała telewizja Suwałki i Edward był w naszym zespole od pierwszego dnia istnienia tej stacji. Z wzajemnością pokochał kamerę, choć układało mu się z nią różnie. Poszliśmy na trudne zadanie, bo sondę uliczną, no wszyscy, którzy dziennikarstwem się parają, to wiedzą, jak trudno namówić ludzi do tych rzeczy. Kiedy udało nam się już chyba porozmawiać z trzecią czy czwartą osobą, okazało się, że zapomnieliśmy wziąć taśmę do kamery tejże VHS. Zaledwie po kilku tygodniach nadawania w marcu 99 roku zapadła decyzja, że na antenę trafi magazyn motoryzacyjny. Edward dostał niewiele czasu na stworzenie formatu. Koncepcja miała powstać w 2-3 tygodnie, ale Edward był nieprzewidywalny. Tydzień po pierwszej rozmowie na temat magazynu audycja trafiła na antenę.
i stała się sztandarową produkcją telewizji Suwałki. Bardzo szybko nawiązał współpracę między innymi ze Sławomirem Jakubowskim, ekspertem w zakresie ogumienia samochodowego. Bardzo fajny człowiek, swój chłop można powiedzieć. Łączyła nas wspólna pasja, motoryzacja i muzyka, także z wielkim humorem zawsze, kiedy się nie spotkaliśmy, zawsze humor. Bardzo żałuję, że go już nie ma, brak mi tego humoru, tego jego takiego optymizmu, który nas razem łączył. Edward tworzył Piąte Koło przez ponad 15 lat, edukował kierowców i pieszych, z samorządu wyciskał każdą możliwą decyzję skutkującą naprawą rozjeżdżonych przez tiry dróg i poprawą bezpieczeństwa. Żadnych konwenansów, żadnych oporów. Każdy sposób był dobry, by pokazać, jak głęboka jest dziura w asfalcie. Zawijał nogawkę od spodni i wchodził w kałużę do kolan. To był cały Edward. A kiedy na redakcję sypały się gromy, to mawiał: ale jeśli to nieprawda, to proszę napisać sprostowanie. Następnego dnia nie było ani sprostowania, ani dziury. A on cieszył się z tego jak dziecko i powtarzał, że nie da to się żołnierskiego hełmu wywrócić na lewą stronę. Efekt był taki, że nawet gdy stał na ulicy przed kamerą z mikrofonem w ręku, podchodzili do niego mieszkańcy, witali się, wskazywali kolejne miejsca, które powinien odwiedzić i pokazać. Prócz kultowego Piątego Koła miał w dorobku cykl Znani i nieznani ludzie z Grodu nad Czarną Hańczą. Był prowadzącym wydarzenia, pracował w terenie jako reporter. Rano pojawiał się w redakcji, wypijał kawę i ruszał w miasto bez szczególnego planu. Po 2-3 godzinach wracał jak tajfun i przynosił plik materiałów. Szedł po jeden temat, wracał z 6. A po tym wszystkim miał jeszcze energię, by sięgnąć po stojącą w redakcji gitarę, bo jego kolejną miłością była muzyka. W 2010 roku wystąpił w programie Szansa na sukces. Panie Edwardzie, skąd pan przyjechał do nas? Przyjechałem z Suwałk, z nad pięknej Czarnej Hańczy. My mieliśmy szczęście słuchać go często. Czasem poprawiał nam też humory wyczynami tanecznymi. Jak go wspominamy? Jakim go zapamiętamy? Jechaliśmy na jakąś imprezę plenerową do Augustowa. Wtedy zobaczyłem, co to jest i poczułem, co to jest szybka jazda. Wtedy maluchem pamiętam, bo Edek bardzo długo jeździł maluchem i robił to po mistrzowsku. No, się śmieliśmy, że gdzieś jak wyjeżdża punktualnie ma być, tak? Wyjeżdżał 15 po, a był 10 minut przed wyznaczonym czasem. No, był szybszy od wiatru w samochodzie. Kiedy dowiedziałem się o jego śmierci, no, smutek, żal na pewno, ale od razu jak tego człowieka się wspomina, to też budzi się uśmiech na twarzy, bo był niezwykle pogodnym, uczynnym, wesołym człowiekiem. Dbał o innych, chyba za bardzo o innych, a mniej o siebie, także trochę za wcześnie go te choroby wzmogły. My kiedyś wracaliśmy z nad materiału nad jeziorem Wigry i pojechaliśmy w inną stronę. To było dość szybko, ale jakoś tak się nie bałem. Ale jak wracaliśmy, to pan Edward chyba chciał przyspieszyć, bo jechał tak szybko, że trzymałem się wszystkiego, czego tam się może trzymać. Sprawdziłem, czy pas na pewno zapięty. I w końcu po parunastu kilometrach jeżdżenia lewym pasem, prawym pasem, bardzo szybko, odważyłem się w końcu spojrzeć na prędkościomierz, żeby wiedzieć, z jaką prędkością zaraz zginiemy. I okazało się, że prędkościomierz nie działa, więc nie wiedziałem, z jaką prędkością jedziemy. Ale zawsze dojechaliśmy. Jak ja przyszedłem pracować do telewizji, pierwsze lata jak pracowałem, to miałem tą przyjemność pracować z panem Edwardem. I bardzo zabawnie się z nim pracowało, bo z jednej strony ganiał mnie co chwilę, jak jestem beznadziejny i żebym w końcu się ruszył do roboty, a z drugiej mi powiedział, że jestem najlepszym człowiekiem na świecie. I taki trochę właśnie pan Edward był, ponieważ zdaje mi się, że pół życia spędził jako policjant, o czym często tam opowiadał, pół życia spędził jako dziennikarz, całe życie był kawalarzem i gawędziarzem, całe życie był muzykiem, o czym też często wspominał. Także wręcz wydaje się, że przeżył więcej niż można przeżyć w jednym życiu, ale nadal bardzo go brakuje i zbyt wcześnie odszedł. Od początku pracy Edward był ze mną. Znaczy,
Myśli człowiek, że tacy ludzie nie umierają. Oni są wieczni. To był niesamowity człowiek. Jego nie dało się przejść obok niego, nie dało się obojętnie. Albo go się kochało, albo go się nienawidziło. On miał coś w sobie, że nawet jak człowiek ma jakiś problem, to moment już tego nie było. Strasznie pomagał ludziom, strasznie chciał pomagać. Czasami nawet z kosztem swojego zdrowia, swojego czasu i nigdy nie oczekiwał wzajemności. Nigdy. To był niesamowity człowiek. Nawet teraz jak chorował, uśmiechał się. On cały czas się uśmiechał. On zawsze miał jakiś żart do powiedzenia. On kochał życie i kochał ludzi. Edward Marian Janus to właściwie gigant telewizji. Był w niej od pierwszego dnia. Te wszystkie lata, które spędziliśmy w murach tego budynku, który jest za moimi plecami, to jest lawina wspomnień, emocji, śmiechu. I straszny żal, że go już nie ma. Edward był w moim życiu zawodowym. Obecny przez pół mojego życia metrykalnego. To jest naprawdę kawał czasu, to prawie 30 lat. I różnie bywało, jak to dzisiaj mi przyszło do głowy. Zjedliśmy niejedną beczkę soli, niejedną beczkę dziegciu, ale też niejedną beczkę miodu. I każda z tych beczek, każda z tych łyżeczek, każda z tych drobin była niezwykłym doświadczeniem. Edward ukształtował mnie w ogromnej mierze jako dziennikarza, nauczył mnie rozmawiać z ludźmi, nauczył mnie otwartości wobec tych ludzi, nauczył mnie odwagi, nauczył mnie dystansu i tak naprawdę strasznie dużo mu zawdzięczam. Edward był człowiekiem niezwykłym, niecodziennym, niespotykanym. Mało jest już dzisiaj takich ludzi. Był zawsze uśmiechnięty, zawsze szczery, aż do bólu. Nawet jeżeli kogoś to bolało, to był szczery i robił to w dobrej wierze. Robił to naprawdę z przekonaniem, że z tego zawsze się urodzi coś fajnego, coś dobrego i robił wszystko, żeby tę rzeczywistość, która go otaczała, żeby zmieniać ją na inną, na lepszą, na fajniejszą, na bardziej słoneczną, na taką, którą wszyscy pokochają, polubią, uwielbiał Suwałki, chociaż tak naprawdę bardziej kochał Giżycko. Wspominał je bardzo często, opowiadał o nim cudowne historie. Nieraz miałam okazję ich wysłuchiwać i robiłam to z największą przyjemnością. A przy tym wszystkim Edward miał jeszcze ten niezwykły dar pozyskiwania sobie ludzkich serc i nie miało to znaczenia, czy rozmawia ze starcem, czy rozmawia z zupełnie małym dzieckiem. To wszystko po prostu działało. Nie wiem, jak on to robił. Nie mam pojęcia, jak on to robił, ale to faktycznie działało. Właściwie Edward był członkiem zespołu telewizyjnego, był członkiem rodziny telewizyjnej, ale też myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że był w jakimś wymiarze członkiem mojej własnej, osobistej, prywatnej rodziny. Zawsze pomocny, zawsze chętny, zawsze otwarty, zawsze szczery, zawsze uśmiechnięty. Śmiał się z nami, płakał z nami, rozpaczał z nami i podnosił się z nami. A my podnosiliśmy się dzięki temu, że on był wśród nas, że był obok. Człowiek orkiestra, człowiek legenda, gigant telewizji. Edward Marian Janus na zawsze pozostanie częścią naszej historii. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Do widzenia, drogie panie, mili panowie. Mimo wszystko, miłego dnia. A kiedy przyjdzie także po mnie, zegar mistrz światła purpurowy,
by mi zabełtać błękit w głowie. To będę jasny i gotowy.